Ciemano Maciej z tej strony pozdrawiam serdecznie. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Jakie są Wasze pierwsze wrażenia dotyczące nowego eventu Rivals, czyli pojedynek. Pojedynki w zależności od odmiany. W grze FC Mobile 24 moje oczywiście są bardzo pozytywne, choć spędziłem tylko 5 minut na rozpoznanie terenu o co w tym chodzi. No i na pierwszy rzut oka już widać, że pojedynek między Maldinim na pozycji LB a za net team na pozycji RB do zdobycia myślę, że będzie. Jest oni do zdobycia. Karty oczywiście niewymienne. Słuchajcie, takie podstawy mamy dwa rodzaje punktów: czerwone i niebieskie. Czerwone możemy zdobywać dodatkowo w paczkach w sklepie. Mamy też oczywiście niebieskie do zdobywania w questach codziennych, tygodniowych oraz jednym miesięcznym, ale do tego wszystkiego dojdę oczywiście. Za chwileczkę, a teraz jeszcze trzeba zobaczyć sobie reklamy. Jeżeli chcemy zdobyć te dwie karty, co 24 godziny jedna reklama. No i odbieramy nagrody i idziemy tutaj po znakomitego Zanetti'ego, który jest na RB, lub Maldiniego na LB. Przy tej, przy tej akurat możliwości zdobycia Maldiniego, ja swojego Maldiniego najprawdopodobniej sprzedam. Bo wydaje mi się, że na pozycji CB e, jego cena troszkę e, spadnie. Dobrze, jeżeli chodzi o główną zakładkę, no to mamy ją tutaj ogarniętą, mamy jeszcze pozostałe, które będą się odblokowywać z czasem, a dokładnie pojedynek polega na mm, El Clasico, czyli na derbach, e, czyli mamy tutaj El Clasico w postaci. Mm, El Derby, przepraszam, e, Jimenez oraz Militao, czyli Real Madrid Atletico, e, potem będzie zapewne Barcelona, zobaczymy. Na razie wybieram tutaj e, Militao, mam do tego, do tego gracza sentyment, e, do Realu duży też szacunek, dlatego też tutaj e, wybieram tego gracza. Po wybraniu pojawia nam się, proszę bardzo, e, możliwość zdobywania kolejnych punktów, czyli skill games, mecz, kolejny skill games, mecz. Kolejny Skill Games, no i tak w kółko co 24 godziny przez 28 dni. Kto to będzie robił tyle czasu, to go pozdrawiam serdecznie razy dwa. No i potem możemy tutaj odebrać właśnie tego Eder Militao. Jak ukończymy, wydaje mi się, 7 razy ten event. Tak mi się wydaje, no bo jeżeli nie, no to poprawcie mnie w komentarzu. Następnie mamy kolejną re dwie reklamy, za które otrzymujemy... Losowe, chyba punkty, ponieważ mamy tutaj przepołowione kółko, jest lewa strona na niebiesko i na czerwono, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy zdobywać takie punkty. No i możliwość odbioru nagród właśnie tych połączonych punktów czyli one są jako połączone punkty, nie jako osobne, że będą losowały się czerwone lub niebieskie czyli to jest połączony punkt. No, i tutaj też możemy zdobyć fajnych e, graczy, zawodników, dudka, e, strudka i innych takich ciekawych. Dobra, następnie Su, e, Super Classico, czyli e, t, chyba Liga Chilijska. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. E, tutaj mamy Arabów, czyli Al-Nasar i kogoś tam jeszcze. Manchester Derby, czyli najprawdopodobniej Manchester United i Manchester City, no i North London Derby, czyli północne derby Londynu, czyli to będzie Tottenham oraz Arsenal London. Jeżeli się pomyliłem, najmocniej przepraszam, ale tak to właśnie bywa. Dobra, myślę, że to wszystko jest jasne. Co 7 dni będzie się odblokowywać kolejna, kolejne derby, będę to tak nazywać. No, i zdobywać kolejne punkty, kolejne nagrody. Co za tym idzie? Na pewno nasze składy znowu pójdą do góry. Ja tylko czekam na graczy z Barcelony. Nie wiem, czy będę grać cały ten event. Myślę, że jest bardzo fajny, ale na czas, który mogę poświęcić na grę, jest on niewystarczający. I teraz przejdę jeszcze do sklepu, bo tam, uwaga, zanim przejdę jeszcze do. Paczek w sensie do questów zadaniowych, albo może wiecie co, na koniec zostawmy te paczki. Idźmy zgodnie z jakimś tam rytmem. Dobra, w sensie wytycznymi, moimi, które se ustaliłem przed odcinkiem, a lecę na żywo. No i mamy tak. Jeżeli chodzi o zadania codzienne, to zdobywamy punkty niebieskie. No, i tutaj jest otwórz y, paczkę w sklepie. Następnie masz, wygra jeden mecz head to head lub VS Attack y, lub Manager Mode. Następnie mamy skompletuj y, jeden Challenge Mode Match, czyli y, rozegra jeden Challenge Mode. Następnie mamy strzel 6 goli w dowolnym modzie. Jeżeli chodzi o zadania tygodniowe, no to tu już są bardziej skomplikowane. Na zasadzie takiej, że mamy skompletuj 10 meczy rivals daily quest in a week, czyli myślę, że tutaj trzeba skompletować 10 meczy w ciągu tygodnia, strzel 50 goli w dowolnym trybie. Następnie Wytrenuj pięciu zawodników, czyli możemy to robić pojedynczo na zasadzie jeden zawodnik brzuzany do jednego zawodnika, drugi zawodnik do tego samego zawodnika i pięć razy, jak naciśniemy train, no to nam to zadanie zaliczy i dostaniemy paczkę 80-85. Jeżeli chodzi o miesięczne tutaj e, zadanie, no to mamy strzel 100 goli w dowolnym trybie, następnie mamy skompletuj 80 asyst w dowolnym trybie. Następnie mamy strzel 30 goli z głowy, 30 bramek z głowy, z głowy. Dokładnie tak. Mamy też tutaj otwórz 10 darmowych paczek w sklepie, czyli te free packi, które są dostępne w sklepie w evencie. Następnie strzel 100, go, przepraszam, 100 odbiorów w dowolnym trybie, czyli takles, takles czyli odbiory, ślizgi lub takie stojące. No i dostaniemy tutaj maszę Jeżeli chodzi o to, tutaj dostaniemy kolejne punkciki niebieskie i gracza 8 czy 90, no a tutaj też fajne karciochy. No i cóż, to by było wszystko, jeżeli chodzi o sam event. Jego kontynuacja, oczywiście, znajduje się w sklepie, ale zanim tam dojdziemy, mamy tutaj paczki rekomendowane i. Naciskamy tą drugą i mamy paczkę Free UEFA Euro 2024 Gift, czyli prezent. A co to oznacza, że kolejne UEFA Euro 2024 odbędzie się w FC Mobile 24? Nie będzie to Mistrzostwa Świata, ale może być to kozacki dodatek, tak jak to było miejsce, właśnie jeżeli chodzi o World Cup. Dobra, lecimy. Zobaczymy. Mamy tutaj CB i jest to Van Dijk, ale trafiłem, o oh, ja, yeah. Super. Cieszę się fakt faktem, że jest to gracz z overallem 86, no ale trafić Van Dijka, to myślę, że jest kozak. Napiszcie co wy trafiliście tutaj do trafienia jeszcze Grilisz, Wirtz, Kieza, Dembele i Morata. Być może jeszcze inny zawodnik. Dobra, a teraz przejdźmy jeszcze tutaj do zakładki w sklepie Rivals. Gdzie będą nas kusić tutaj e, paczkami? E, możemy też tutaj e, wymienić sobie te punkciki i chyba to zrobię. E, te 300 punktów wymienię, tych takich e, starpasowych, na te właśnie 300 punktów Rivals Points, ale to się zastanowię. Możemy też, uwaga, e, wymieniać punkty, mm, punkty UEFA Champions League. Czyli jeżeli ktoś ma UEFA Champions League Points, e, można jeszcze je dobić. I sobie wymienić na 300 punktów. Ja mam, widzicie, 25, także ja praktycznie w ogóle nie gram um, o UEFA Champions League. Następnie mamy tutaj e, paczki za 1250 gemów. No i jak. E, o, upłynął termin płatności. <grym> no cóż, nie zawsze płaci się terminowo. I myślę, że jest to taką rzeczą naturalną, choć polecam płacić rachunki zgodnie z ich terminem płatności. Dobra, lecimy dalej, czyli paczuszka za 1250 gemów. Mamy tutaj Division Rivals token razy 2. No i myślę, że to jest nie wiem, czy to jest plus, czy też minus. Jak dobrze widzicie, mam już cztery paczki otwarte, właśnie tu, i trafiłem naprawdę fajną kartę. <laughs> um, nie będę wam mówił, jaką. E, kto jako pierwszy po pojawieniu się um, tego materiału um, trafi, jaką kartę trafiłem, otwierając tą paczkę, będzie miał gratisowego szorcika e, ze swoim składem. Także, piszcie e, z adnotacją. Coś wymyślcie, ja będę tam losować. I od razu dodawajcie do swojego nika nazwę użytkownika, mam nadzieję, że Was znajdę. A ja teraz otwieram paczkę. I pamiętajcie, że to nie jest traf z tej paczki, tylko z tamtej paczki, którą zobaczycie później na shortcie. Dobra, 60 tysięcy końców, czyli jak zwykle yy, lipa yy, martel, ale powiem wam tylko tyle, że yy, traf jest powyżej 85 overalla. No, i lecimy dalej, zobaczyć, czy coś jeszcze ciekawego tutaj jest. No i chyba nie, myślę, że tutaj na sam koniec już wszystko. A nie, przepraszam bardzo, jeszcze mamy Team of the Week Player. Słuchajcie, i tutaj jest Araujo z Barcelony, Salah, Barela, Kvarskela, Alaba. Tak go szybko powiedziałem, żeby nie było, że go potrafię wy wypowiedzieć. Dobra, Kwara. Ehm, um, się sam z siebie, Maciej. No dobra, eee, i Coleman. 2000 punktów e, kosztuje taka paczka, lub 1250 gemów e, jedna paczka. E, dlatego też, e, słuchajcie, pójdę znaleźć tą paczkę za 1250 gemów, e, ponieważ te 2000 punktów to ja nie wiem, czy ja chcę to otwierać, e, i wiem też, że gdzieś to tutaj e, jest, tylko że e, dajcie mi dosłownie sekundę. E, tournament turnament items e, nie division rivals tu też nie ale widziałem tą paczkę słuchajcie za 1250 gemów mm, dobra na pewno gdzieś ona się schowała e, no to trudno to otworzę tą paczkę właśnie tu e, w player no i mam nadzieję że będzie to araucho pomimo tego że on kosztuje tam 4 czy 5 milionów to i tak chcę go do składu dobra lecimy let's go barcelona dawaj 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 Uy. Dobra, The Real. Kurczę, no szkoda. No, nie będę już wydawać tych punktów więcej. Myślę, że na spokojnie go kupię. Tu mamy resztę Team Of The Week. Myślę, że taka nawet fajna postać. Team Of The Week nie ma już tutaj znowu kolejnego eventu. Więc taka forma, jak na razie, jest akceptowalna. No i tyle. Myślę, że gdzieś tutaj tą paczkę znajdę za 1250 g ale to zostawię na live'a, bo może dzisiaj, może jutro będzie odcinek. No i już dobrze wiecie, jaki zawodnik tutaj wpadnie za Maldiniego. Maldini pójdzie na ławkę albo go sprzedam. Oczywiście będzie to Araujo na pozycji CB i tym samym prawie będzie cały skład Barcelony. Ale słuchajcie, jest fajna sprawa, bo jeden z widzów napisał na ławkę rezerwowych wstawię i legendy Barcelony. I to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Wręcz zaczepisty pomysł. Wtedy tak, ani Ronaldo, ani Laudrup, ani inny gracz z Barcelony, jeżeli chodzi o ikony, które na przykład kupię, trafię. Nie muszę go sprzedawać, tylko będę miał ich na ławce rezerwowych. I wtedy będzie miał to ręce i nogi. Dzięki kolego. Ja was żegnam. Zostawcie łapeczki. Trzymajcie się. Cześć.